Dzień dobry, zanim przejdziemy dalej, to krótkie info. Tym razem rozdaję dla Was z okazji kolejnego openingu tego skina do Famasa. Szczerze, jest to według mnie najładniejszy skin obecnie do tej broni i na dodatek trafił on do CSGO z okazji 20-lecia Counter-Strike'a. Mam nadzieję, że osoba, którego zgarnie z dumą, będzie grała tym skinem na matchmakingach, facehitach itp. itd. Aby go wygrać, wystarczy polubić ten film, zostawić subskrypcję na kanale oraz zostawić komentarz z Waszym nickiem Steam oraz z trade linkiem. To tyle tutaj wstępu, a teraz zapraszam Was na filmik. Ale zanim rozpoczniemy opening, muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż ostatnio miałem wypadek i uszkodził mi się kompletnie telefon, na którym miałem aplikację Steam, Steam Guarda i tak dalej. Sprawiłem sobie nowy telefon, no i na nim musiałem zainstalować ponownie apkę Steama, ale przy zmianie telefonu i odpaleniu Steam Guarda na nowym urządzeniu mam wstrzymane trady na 15 dni niestety. Jak widzicie, dopiero 6 lutego po godzinie 22 będę miał odblokowaną możliwość tradowania się i po tym czasie wszystkie skiny będę wysyłał hurtowo, jeden za drugim. Postaram się nawet tego 6 wysłać przed północą trady, dlatego jeśli ktoś wygrał, jego komentarz jest przypięty pod opening właśnie z giveawayem, niech doda tam swój trade link, żeby wszystko ładnie i sprawnie poszło. Wiem, że trochę słabo to wyszło, ja też się z tym czuję nieswojo, bo zawsze skiny wysyłałem prawie że od razu, a tutaj trzeba czekać, no i niestety to niemało. Mówię Wam o tym, bo zawsze byłem z Wami fair i dalej, że tak powiem, chcę to moje założenie wobec Was kontynuować. No, że mówię Wam po prostu o tym, co się dzieje. To tyle, sorki za taki długi wstęp. Życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, z tej strony Ferwer. Zapraszam Was do kolejnego opiningu. Jak wiecie, mam niestety blokadę na trade przez właśnie uszkodzenie telefonu, także po 6 lutym będą też wysyłane skiny do Kałaszka. Wydaje mi się, że jeszcze nie ma sensu losować, ponieważ i tak mam blokadę i tak, więc skina tak czy siak nie wyślę. Będę, dzisiaj akurat jest niedziela, ten film pojawi się w poniedziałek, więc myślę, że jakoś tak mniej więcej na tygodniu, środa, czwartek mniej więcej będę nagrywał to losowanie, więc myślę, że jakoś powiedzmy na sobotę coś może się pojawi, że będzie akurat losowanie tego kałaszka. Natomiast obecnie też nie będę mógł wypłacać skinów z tego konta, ponieważ, no, tak jak mówię, trady zablokowane, no i dlatego będę Wam rozdawał tego Famasa, którego zobaczyliście na początku. Jest to mój stary Famasik, bardzo, bardzo fajny skin. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a teraz otwieramy może troszkę tych tańszych skrzyneczek, ponieważ Wy wchodząc na tą stronę, no to nie macie prawie 2000 dolarów na start, więc potwieramy może te za jakieś 3-6 dolarów. No i na końcu może już tak po prostu, żeby było lepiej, otworzymy sobie coś może z tych droższych, jakieś glowsy. O, revolver fade. No dobra, powiedzmy, że jest ok. Jak revolver wychodził, był to całkiem pożądany skin. Bardzo fajnie wygląda. Och, kurde, prawie Dragon Lore. Wyobrażacie sobie skrzynkę za 6 dolarów otwieracie, a tutaj Dragon Lore za prawie 2000 dolarów. Nieźle by było. Roll Cage. Kurcze, same straty, dawajcie. Tworzymy z 5 skrzyneczek. Tutaj powinno już pójść o wiele lepiej. I no jak widzę, o kurczę, patrzcie, teraz zysk. Auga sprzedaje, że powiem, dla zasady. Nie lubię za bardzo tego skina. Tym bardziej, że tak jak mówię, kiedyś był fake z tym Augiem, z tym Camelonem, że ludzie kupowali, robili, wiecie, że był taki fake z tym tradem, że 5 Camelonów to równa się kosa. To gdzie strata, sprzedajemy sobie. No i Asimowka sobie zostawimy. Co my tutaj jeszcze mamy? Myślę, że tego kałaszka też byśmy sobie otworzyli tak z 5 sztuk. Lecimy. Tutaj już niestety nie ma żadnych czerwonych skinów, że tak powiem, same czerwone, tak jak w poprzedniej skrzyneczce. No i kartel może nas wyratować jedynie. No i tak też się dzieje. To sobie kartela sobie zostawiamy, może jakiś potem upgrade'ik będzie. No i tutaj już dla ludzi z większym, że tak powiem, troszkę portfelem, 30 dolarów w zaokrągleniu. Tutaj bardzo dużo fajnych skinów leci. Jak właśnie na przykład ten Empress, gdzie będziemy mieli spory profit. No, 7,50. Szkoda, kurczę, że Battle Scared.
ale zawsze, zawsze, zawsze do przodu. Mamy Asimowa, bardzo fajnie. No kurczę, powiem wam, że z tamtym Dragolorem to było o włos po prostu. Od 6 dolarów do 2000 prawie. Oj, Empress teraz mam nadzieję, że będzie znowu Battle Scare. Ale sporo mamy... Tego sprzedamy, bo tutaj była spora strata. Z tamtych będziemy, że tak powiem, otwierać, znaczy robić jakieś upgradery. I będę chciał wygrać mniej więcej dla was kosę, wydropić, którą wypłacę. O kurczę, field testy, to musi być sporo niebieskiego. Będę chciał akurat wydropić dla was koskę, którą będę mógł, powiedzmy, wypłacić z tej strony, jak już mi ta blokada na trady minie. W ogóle bardzo was przepraszam, że tak wyszło, ale no miałem właśnie nie mały, czy no, dobra, jakiejś wielkości wypadek, gdzie komórka po prostu uległa uszkodzeniu, można powiedzieć, że zniszczeniu, nie widziałem po prostu nic na ekranie. Wyszło trochę słabo, strasznie źle się z tym czuję, bo nigdy nie robiłem, że tak powiem, takich większych przerw z wysyłaniem wam skinów. I nie wiem, mimo że tak jakby no to nie zależy ode mnie, to czuję się tak jakbym... No nie wiem. Ale nie ma co się smucić. Skiny, tak jak wspomniałem wcześniej, wam wyślę po tym tego 6 jeszcze w nocy może. Uda się to wszystko powysyłać. Zobaczcie, tutaj sporo mam akurat zysku na tej skrzyneczce. Wyjdziemy sobie z tej skrzynki. Co tutaj jeszcze mamy? Ten set. Tutaj są właśnie same takie Case Hardened, Crimson Weby, Asimowy. Czyli wszystkie takie skiny, gdzie akurat jest jeden niż... O matko. Że jest jeden, tak jakby nazwa jednego skina. Na kilka broni, czyli Asimov jest na Kałacha, na M-kę, na AW-kę, na P90. Case Hardened jest prawie, że tak powiem, na wszystkim. I na nożach, i na pistoletach, i na ciężkich akurat. No, Cyrex nie będzie chyba profitu. Kurczę, dobra. Tam pojedynczo nie opłacał się. Może tutaj będzie lepiej na 5 razy. Jest koska. No, te Shadow Daggersy lecą dla was. Nie sądziłem, że otworzę kosę z tej... Dobra, zamkniemy, bo przez przypadek jeszcze sprzedam. Nie sądziłem, moi kochani, że wydropię dla was kosę z tej skrzynki. Sądziłem, że będą jakieś tam Case Hardened. O, to byłaby fajna kosa też. Hyper Beasty. No, tutaj już spora strata. Na tych 5. Zysk tylko na jednej skrzyneczce. Jakby była druga kostka, to bylibyśmy w domciu. To sprzedamy, sprzedamy, sprzedamy. Otwórzmy jeszcze 5, otworzymy sobie kosę i glowsy i lecimy do upgradera. O, będzie kosa. Jest! Na Vianife Case Hardened. Dobra, kurde, te dwie kosy, nie zauważyłem tego Crimson Weba. Jesus Christ. Dobra. To skoro tak idzie fartownie na tej skrzynce, to otwieramy ostatni raz może, co? Jak teraz nie poleci żadna kosa, to lecimy dalej. Na Vianife. No dobra, no to jeszcze 5. Jak teraz nie poleci kosa, to już absolutnie. Lecimy dalej. Będzie kosa. Och ty kurde! Dobra, sprzedamy wszystko. Już nawet nie patrzyłem, czy był zysk, czy były straty. Ale chyba były straty. Jest kosa. Cyk, cyk, cyk. I teraz tak. Nie w tym openingu, ale w kolejnym będę starał się, jak minie mi ten ban na trady. Będę starał się wypłacić którąś z tych kosek. Macie to jak w banku. No, ogólnie tak, mamy limit do 100 dolarów, ale to, że nie wypłacałem przez ten opening i przez kolejny jeszcze, że tak powiem,
dwa razy nas po 100 dolarów. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Więc tak, wybierzcie sobie albo i chyba tak wybierzecie, że rozdaję te Shadow Daggersy. Mam nadzieję, że będzie towar na za tydzień. Że wezmę te Shadow Daggersy i na Via Knife, czyli rozdam dwie kosy pod jednym filmikiem. Rozdam dwie kosy. Tego jeszcze, moi kochani, nie było. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Nie rozdawałem dwóch kos. Ale teraz mamy możliwość. Ale tak jak mówię, muszę na początku pogadać ze stronką, czy damy radę. Ale wydaje mi się, że spokojnie damy. Jeśli nie, nie uda się tak jakby tych wypadzić, bo będzie brak towaru, to po prostu sprzedam i... Oj, zobaczcie sobie tutaj. Wezmę cena od 100. No weźmiemy sobie, powiedzmy, jakieś tam... Jakąś koskę dla was wezmę. Dwie różne będą kosy. Także musicie zostawić łapeczkę w górę, moi kochani. Musicie też wpisać kod, który macie. O, to są akurat... cyfry to są przelewy dla żony, wiecie, na torebkę, na buty. Jak robię o pieniądze, to niech sobie żona buty kupi. No, spokojnie. Wpiszcie sobie kod Forek przy doładowaniu. No i tutaj wklejcie swój trade link. Gdzie znajdę swój trade link, klikacie w to. Wyskakuje wam stronka. Jeśli ten trade link wam jakimś cudem nie działa, stworzycie nowy i wklejacie go tutaj. Także, moi kochani, Upgradera sobie zostawimy może na kolejny odcinek, gdzie w większości, powiedzmy sobie, będziemy upgrade'ować te skiny. No i tamte dwie kosy, mam nadzieję, że będą dla was. Jak nie tamte dwie, no to inne dwie. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mi jest, że powiem, ciepło, gorąco, bo wypadło tyle kos i takie mam plany do tych kos, żeby wam rozdać, że aż troszkę temperaturka się podgrzała. Także kończąc, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Łapka, subik, komentarz i zapraszam was już do kolejnego przyszłego opiningu. Trzymajcie się, pa pa!